Cześć. Cześć. Wpadłem na chwilę przed robotą, przecież jak nie masz komórki, to zero kontaktu. Sorry, ale w domu wiesz jak jest. Ojciec się wkurza, jak ktoś do nas dzwoni po 20:00 i wyłącza telefon, żeby dzieciaków nie budził. Rozumiem. Słuchaj, z tą pracą w biurze u mojego ojca, no niestety, nic nie wyszło. Wierzę na wspólnika, gdyby to tylko od niego zależało. Nie tłumacz, wcale nie myślałam, że twój ojciec da mi pracę. No ja ci pomogę, no nie wiem, popytam na tej budowie, gdzie teraz pracuję. No ja ci mówię, zostaw to, poradzę sobie sama. A co, ty gniewasz się? Nie. Ale przecież widzę. To źle patrzysz. Dzień dobry. A u pani Justynki jutro grana jak w piekarni. No nie tylko pan ma sprawy do pani Justynki. Sprawy? Znam te sprawy. Skoczymy gdzieś dzisiaj po pracy? Nie mam nastroju. Właśnie dlatego powinnaś. Wiesz, co to znaczy mieć dziurę w życiorysie i nic nie pamiętać? Zdziwisz się, ale wiem. I kiedyś ci o tym opowiem. A dzisiaj przyjadę po ciebie po pracy, dobrze? Nie przyjeżdżaj, nie wiem, o której wyjdę. W ogóle potrzebuję teraz spokoju. Jak chcesz. Ale jak zmienisz zdanie, daj mi znać, dobrze? Na razie.